Proszę Państwa, no, afera szczepionkowa rozwija się w tempie stachanowskim, zatacza coraz większe kręgi, no i wywołuje zrozumiałe reperkusje również w kręgach rządowych. Pan minister Niedzielski domaga się dymisji, tam głów, żeby głowy spadały. Na początku głowa rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ale tam już celebrytów biorą w obronę. Natomiast zgodnie z moimi podejrzeniami, że to mogła być operacja dokonana w ramach kampanii propagującej szczepionki, to jedna rzecz mnie w tych podejrzeniach utwierdza. Mianowicie w statystykach gwałtownie wzrosło zainteresowanie obywateli szczepionkami, i coraz więcej ponad 60% chyba zgłosiło zamiar zaszczepienia, i możliwie jak najszybciej. No to jest oczywiście korzystne dla producentów szczepionek, także bardzo możliwe, że to nie nasi tu mądrale z Ministerstwa Zdrowia to wykombinowali sobie, tylko pierwszorzędni fachowcy zatrudnieni przez koncern Pfizer, bo to oni to takie rzeczy umieją robić, no i muszę powiedzieć, że doskonale znają psychikę naszego społeczeństwa, że tutaj najbardziej przemawia do wyobraźni ludzi możliwość skorzystania z owocu zakazanego. Proszę Państwa, Pan Minister Niedzielski wpadł na pomysł, żeby celebryci odpracowali te szczepionki, co jest o tyle dziwne, że szczepionki mają być darmowe, więc jak to odpracowali. No ale Pan Zborowski powiedział, że bardzo chętnie to odpracuje. Krótko mówiąc, na odrobek będziemy, no zresztą to tak właściwie tak jest dlatego, że szczepionki zostały zakupione za pieniądze podatkowe. No to podatnicy musieli odpracować, żeby za te szczepionki zapłacić. No ale oczywiście są darmowe, tak jak 500+, jak inne dobrodziejstwa, którymi rząd nas obsypuje. Nawiasem mówiąc, dzisiaj usłyszałem, że te szczepionki właściwie to są takie, że dają odporność najwyżej na dwa lata, a najlepiej jakby się co roku wszyscy wyszczepiali. No to pewnie, że co roku koncern Pfizer by produkował szczepionki. My byśmy się wyszczepiali, no i wszyscy byliby zadowoleni. Z wyjątkiem tych, którzy tam dostaliby jakiś powikłań. No ale to jak jest wojna ze zbrodniczym koronawirusem, to ofiary muszą być, to jasne. Proszę Państwa, podczas kiedy u nas yy, afera szczepionkowa zatacza coraz szersze kręgi. W Stanach Zjednoczonych tutaj przemyśliwują nieprzyjaciele, to znaczy Żydo Komuna, przemyśliwuje, jakby tutaj skrócić jeszcze o te kilka dni kadencję Donalda Trumpa. Gazeta Wyborcza, która tu przełożenie ma bezpośrednie, bo jej współwłaścicielem spółki Agora, która wydaje gazetę wyborczą, a więc można powiedzieć pracodawcą pana redaktora Michnika, jest stary grandziarz, żydowski grandziarz finansowy Jerzy Soros. No i widać, że to on się też zawziął na tego Trumpa, bo. Gazeta Wyborcza już nie może się doczekać, kiedy się przedterminowo zakończy kadencja amerykańskiego prezydenta. Obmyśla tutaj rozmaite makiaweliczne sposoby. No, ale. Prezydent Trump jak gdyby no, już pogodził się z losem, spotkał się z tym całym swoim wiceprezydentem, z tym Michasiem Pensem. Michaś tam nie mu podobno gorzkich wyrzutów, że tutaj z powodu tego marszu na Kapitol, mówiąc nawiasem. Ja kiedyś, znaczy kiedyś kilkakrotnie byłem w Waszyngtonie i miałem okazję znajdować się w pobliżu Kapitolu, no i przekonałem się, że jest to gmach wyjątkowo silnie strzeżony, w związku z tym nie mogę wyjść z podziwu, jak łatwo Ci demonstranci 6 stycznia sforsowali te wszystkie kordony, chyba że tych kordonów nie było, no ale kto je w takim razie zdjął? No i to jest pytanie, na które chyba nigdy nie uzyskamy odpowiedzi. W każdym razie ja przypuszczam, że już nie zdążę uzyskać odpowiedzi na to pytanie, ale pojawiły się oczywiście takie głosy, między innymi wśród. Osobistości z polonii amerykańskiej, że to jest prowokacja, niczego wykluczyć nie można, tylko w takim razie trzeba by postawić pytanie, kto tu kogo sprowokował i w jakim celu, bo jednak te tłumy zwolenników Donalda Trumpa, prawdziwych czy udawanych, do Waszyngtonu się zjechały, jednak pod Białym Domem odbył się, więc jednak prezydent Trump wygłosił buńczuczne przemówienie do uczestników wiecu, które ich tak rozgrzało, że ruszyli spontanicznie na kapitol i dostali się aż do środka. Nawiasem mówiąc, przejęli tam podobno komputery tych wszystkich y, amerykańskich y, umiłowanych przywódców, którzy y, obawiając się, jakby to Józef Stalin powiedział, obawiając się sądu zagniewanego ludu, uciekali w jakimiś mysieni, dziurami przez piwnicę i tak dalej. No, ale potem wrócili, y, uznali prawomocność wyboru Józefa. Bidena. No i Józio 20 stycznia zostanie zaprzysiężony na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Podejrzewam, że w ten sposób otworzy drogę do zwycięstwa rewolucji komunistycznej w Ameryce. No a jak rewolucja komunistyczna by zwyciężyła w Ameryce, nawiasem mówiąc, to by nawet się zgadzało z teorią Marksa, bo Marks twierdził, że komunizm powinien zwyciężyć w najbardziej rozwiniętym kraju. Tymczasem historia potoczyła się inaczej. Komunizm zwyciężył w najmniej rozwiniętym kraju, to znaczy w Rosji. No i stąd takie paroksyzmy ludzkość doświadczyły. A ciekawe jest, jak będzie, kiedy komunizm zwycięży w Stanach Zjednoczonych. No tego nie wiemy, natomiast Natomiast jedno jest, jedno wydaje się pewne, że z uwagi na Potencjał Stanów Zjednoczonych w polityce międzynarodowej, będziemy musieli się liczyć z eksportem rewolucji komunistycznej, tak jak teraz do tej pory Stany Zjednoczone eksportowały demokrację, z różnym zresztą skutkiem, mówiąc nawiasem. No, tak czy owak, demokracja amerykańska 6 stycznia, warto tę datę zapamiętać, 6 stycznia 2021 roku straciła dziewictwo. Straciła dziewictwo oczywiście tak jak inne były dziewice, które mimo utraty dziewictwa zachowują się tak, jak gdyby nigdy nic, to demokracja amerykańska też się będzie tak zachowywała, ale jeżeli już będzie wystawiała recenzję innym krajom, że tak powiem, oceniając poziom demokracji tam panującej, no to może to wzbudzić nie tylko wzruszające wątpliwości, ale i homeryckie śmiechy. Proszę Państwa, warto postawić pytanie, dlaczego Żydo Komuna tak znienawidziła Donalda Trumpa, no nie dlatego, że on, żeby on miał jakiegoś antyżydowskiego bzika, bo nie miał, nie było takiej rzeczy, której by nie zrobił dla Żydów. I ambasadę przeniósł z Tel Awiwu do Jerozolimy i podpisał ustawę o zwalczaniu antysemityzmu w Europie i podpisał ustawę numer 437, no i Zięcia miał z korzeniami, także właściwie trudno był powiedzieć, co takiego złego zrobił, Żydom, że dobrze zapałali taką nienawiścią do niego. No najlepszym przykładem tego stosunku do Donalda Trumpa jest żona księdza, Małżonka, nasza jabłote, jabłoneczka pani Anna Applebaum, która już zieje nienawiścią wprost do Trumpa. Wydaje mi się, że znam odpowiedź na to pytanie. Otóż Donald Trump wprawdzie żadnego antyżydowskiego bzika nie miał, natomiast jako demagog taki krzykliwy, odwoływał się jednak do tak zwanych tradycyjnych wartości amerykańskich, które w mniemaniu żydokomuny, gdyby to odpowiedni rezonans znalazło w amerykańskim społeczeństwie, mogłoby opóźnić nadejście upragnionego komunizmu. No i na wszelki wypadek, na wszelki wypadek tego Donalda Trumpa taką nienawiścią tam otoczono. Nawiasem mówiąc, widać wyraźnie, proszę Państwa, że demokracja amerykańska jest systemem znacznie bardziej skomplikowanym. Zresztą, podobnie jak inne demokracje w innych krajach, znacznie bardziej skomplikowanym, niż by to wynikało z Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Otóż są tam oczywiście takie organy konstytucyjne, jak kongres, tam prezydent, sąd niezawisły, i tak dalej ale warto zwrócić uwagę, że w ciągu ostatnich 100 lat Pojawiły się zupełnie nowe ośrodki władzy, a mianowicie tak zwana finansera, czyli finansowi grandiarze, no, w większości z odpowiednimi korzeniami, pojawił się tak zwany kompleks wojskowo-przemysłowy, no i pojawiły się media i przemysł rozrywkowy, o potędze mediów, nawet takich społecznościowych świadczy to, que Odważyły się ocenzurować i to w sposób trwały samego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który nic im nie może zrobić. No Widzimy, że to oczywiście w imię wolności słowa go ocenzurowały, bo im się to nie podoba, co on głosi. Pan Zuckerberg jest elementem Żydokomuny Amerykańskiej, i to pokazuje, że konstytucyjne organy państwa nie są w Stanach Zjednoczonych jedynym ośrodkiem władzy, ani nawet najważniejszym ośrodkiem władzy, bo inne wydają się ważniejsze. No, a tymczasem, proszę Państwa, u nas, w naszym nieszczęśliwym kraju, jak to w nieszczęśliwym kraju, rośnie orszak męczenników. Tam do prof. pana profesora Simona, który ostatnio powiększył męczenników Orszak Biały, dołączyła wdowa narodowa, czyli pani Adamowiczowa, która tam przed niezawisłym sądem stanie, no a ostatnio pan sędzia tuleja, który dostał wezwanie do prokuratury na przesłuchanie. No i pan sędzia tuleja ma tutaj potężne zgryzoty, czy iść na to przesłuchanie, czy nie iść. Teoretycznie to powinien pójść, bo Izba Dyscyplinarna pozbawiła go immunitetu. No, ale pan sędzia Tuleja nie uznaje Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jako organu władzy sądowniczej i dlatego powiedział, że coś pozbawiło go immunitetu. Coś. No to warto w tym miejscu postawić proste pytanie, żeby pan sędzia Tuleja na nie odpowiedział, czy ma immunitet, czy nie ma. Bo jeżeli ma, to oczywiście nie ma żadnego powodu, żeby stawiał się na jakieś wezwania do prokuratury. No ale jeżeli nie ma, no to powinien się stawić. Przypominam sobie sytuację, kiedy w 1992 roku. Na skutek opublikowania w najwyższym czasie, którego byłem wtedy redaktorem naczelnym, listy Macierewicza w listopadzie 92 roku, kiedy już nie byłem redaktorem naczelnym najwyższego czasu dostałem wezwanie do prokuratury wojewódzkiej w celu przesłuchania mnie na okoliczność zdrady tajemnicy państwowej. No i poszedłem tam na to przesłuchanie i pan prokurator surowym tonem mi mówił, że tu przesłucha mnie pod rygorem odpowiedzialności karnej na tę okoliczność, na to ja mu powiedziałem, że nie chciałbym panie prokuratorze, żeby Trybunał Stanu był postawiony przed faktem do Wykonanym. A on mówi, co mi pan tu pieprzy o Trybunale Stanu? No ja mówię, dlatego panu o tym pieprzę, że jestem sędzią Trybunału Stanu. A on mówi, a to nie mogę pana przesłuchać. No ja mówię, no właśnie to chcę panu powiedzieć, że pan nie może mnie przesłuchać pod rygorem odpowiedzialności karnej, bo jako sędzia Trybunału Stanu miałem immunitet. No i dlatego też to pytanie, czy sędzia Tuleja ma immunitet, czy nie ma, wydaje się kluczowe dla oceny tutaj sytuacji w wymiarze sprawiedliwości polskim. Bo jak powiadam, jeżeli nie ma immunitetu, to powinien tam, w tak, jak to mówią, w dyrny popędzić do prokuratury i poddać się przesłuchaniu, jeżeli ma immunitet, to powinien zlekceważyć te wezwania i najwyżej się nimi podetrzeć. Zobaczymy, co będzie bo w gruncie rzeczy to wezwanie do prokuratury na przesłuchanie to tylko brzmi groźnie podobnie jak w przypadku wdowy narodowej, ale przecież prokuratura nie feruje wyroków prokuratura tylko formułuje ewentualnie akty oskarżenia, które trafiają następnie przed niezawisły sąd. No a niezawisły sąd wiadomo, no nie będzie skazywał na sędziego tulei, na żadne kary, bo pan sędzia Tuleja awansował do rangi symbolu praworządności w Polsce. Tu plakaty wiszą, że trzeba go przywrócić i tak dalej, i tak dalej. No widzimy, proszę Państwa, że mimo kwarantanny narodowej, wskutek której życie właściwie zamiera. Ja na przykład nie mogę się dodzwonić do przychodni, gdzie już miałem się zgłosić w styczniu do doktora z taką wizytą okresową, no bo muszę być pod kontrolą kardiologiczną. Widać, że życie zamiera, chociaż część obywateli już ma tego dosyć, ujmuje Sprawy w swoje ręce i nie czekając na żadne tutaj pozwolenia rządu, otwiera swoje biznesy, zwłaszcza górale. Górale się zbuntowali. No, a z góralami to niełatwa sprawa. Nie mówię już nawet o góralach z góry synaj, ale z takimi normalnymi naszymi góralami to niełatwa sprawa, bo oni mają ciupagi. Więc ciupagami w razie czego by. Tutaj rząd przykryli, już nie mówię, że czapkami, kapeluszami, ale ciupagami. No i w związku z tym rząd już miliard złotych tam im obiecał, że im da, ale najwyraźniej ich to nie uspokoiło. No i zamierzają ten bunt, ten bunt kontynuować. Widzimy, że wchodzimy w ciekawe czasy.